Czy to jest wciąż taka koncentracja, bo i pan, i trener Aleksander Wukowicz nie promieniejecie ze szczęścia po zdobytym tytule mistrza Polski, tylko raczej zachowujecie taką powagę? No to jest chyba to, co powiedziałem wcześniej, że my już jesteśmy dalej z naszymi myślami. To znaczy, oczywiście mamy jeszcze jeden ważny mecz i chcemy ten mecz wygrać, ale już myślimy, 29 wracamy do treningów, żeby się przygotować, to jest za 2 tygodnie. Wracamy do treningów, żeby się przygotować do następnego sezonu. Także dzisiaj nie ma czasu na wielkie świętowanie, będzie trochę. Było trochę, dzisiaj jeszcze po meczu trochę, ale później już jest praca i jedziemy dalej. A ucznie pan Rąbka tajemnicy, jakich zawodników pan szykuje, żeby wzmocnić tę drużynę, bo mówi pan sam, że potrzeba 5-6. Nie, no nie będę się wypowiadał na temat żadnych konkretnych nazwisk, natomiast no, chyba nie trzeba wielkiego eksperta, żeby wiedzieć, na jakich pozycjach potrzebujemy wzmocnić. Właściwie na każdej. No praktycznie w każdej formacji. No, niewątpliwie wielką stratą dla nas jest strata Marko Weszowicza. Tak? No, on to był jeden z najlepszych piłkarzy ligi, jeżeli nie najlepszy, przynajmniej w ostatnim czasie. Robił różnicę i w stylu naszego grania odgrywał ważną rolę. No, dzięki Bogu mamy Filipa Mladenowicza, który już się przyłączył do nas. To pozwala przesunąć Karbo na prawą stronę, ale... No ale wiadomo, że to jest cały czas pozycja, o której musimy mówić. Bramkarz, oczywiście, jeżeli chcemy osiągnąć coś w pucharach i nie brać nadmiernego ryzyka, no nie możemy tylko polegać na tym, czy jest Radek Cierzniak, który wiadomo miał trochę problemów zdrowotnych. Wiadomo, że pozostali nasi bramkarze są młodzi, także tutaj nikt nie ukrywa, że będziemy potrzebować mocy. A prawdą jest, że ewentualnie Boruc wchodzi w grę? A czy z Arturem jest zawsze troszkę inna sytuacja? No bo to nie jest taka historia wakacyjna, która powtarza się co roku? Ona się pojawia już od iluś lat. Co roku Artur Boruc wraca do Legii. Znaczy ja zawsze mówię, że moim celem w przyszłości, zresztą powiedziałem to Radkowi Majeckiemu, jak odchodził, mówię, zrób największą karierę, zostań numer jeden na świecie, ale pamiętaj, ostatni rok czy dwa swojej kariery wracasz do Legii, żeby pomagać następnym młodym piłkarzom. Taki model holenderski tak jest. Dokładnie. I to jest coś, co bym chciał, żebyśmy osiągnęli. Artur, jeżeli będzie chciał wrócić, no to w jakiejś tam formie zawsze, jeżeli będzie chciał wrócić jako bramkarz, no zobaczymy. Znaczy, ale ja rozumiem, że dzisiaj to jest bardziej kwestia, czy Artur będzie miał przedłużenie o kolejny rok. Jest bardzo ceniony na Wyspach, zarabia duże pieniądze, my nie jesteśmy w stanie zapłacić mu takich pieniędzy, także dla mnie to nie ma dzisiaj tematu. Chcąc zapewnić trenerowi komfort, no te plany transferowe musicie realizować bardzo szybko, tak by na początku przygotowań, właściwie już przed pierwszą tą potyczką w europejskich pucharach, miał gotowych piłkarzy. Wy macie plan, żeby to zrobić na dniach i ogłaszać kolejne nazwiska nowych graczy? Znaczy, musimy do tego podejść inteligentnie, to znaczy pracujemy nad tym od jakiegoś czasu, to nie jest kwestia ostatnich tam dni czy tygodni, także wiemy, że jest kilka kluczowych pozycji, które musimy mieć, żeby jak gdyby ustabilizować kadrę. I to jest, pracujemy nad bramkarzem, pracujemy jeszcze nad powiedzmy jedną czy dwoma dodatkowymi pozycjami, które chcielibyśmy zrobić szybko. Jest już Filip, co jest bardzo dobre. Natomiast później chcemy też inteligentnie podejść do tego, co będzie się działo na rynku transferowym, no bo to okno dopiero się rozpoczyna i tak naprawdę cały ten proces, ilość zawodników, którzy się pojawiają z dnia na dzień rośnie i możliwości rosną, także też nie chcemy jakby wyjść przed szereg. Ale macie spenetrowany ten polski rynek i już wszystkich tych najlepszych, których mieliście wyciągnąć, Slisz, Mladenowicz, wyciągnęliście. Czy jeszcze są jakieś postaci, o których widziałby pan przy Łazienkowskiej? To właśnie jaka jest szansa, żeby czołowych jeszcze piłkarzy z polskiej ligi, bo widać, że to się sprawdza, jak nawet wy ściągacie zawodników z polskiej ligi, to oni tych wyróżniających się jednak się sprawdzają. Jaka jest szansa, żeby wyciągać kolejnych? Wbrew pozorom wyciągnięcie piłkarzy z polskiej ligi jest najtrudniejsze, bo jeżeli ktoś ma przyjść do Legii, no to zawsze jest problem, jeżeli chodzi o warunki finansowe i tak dalej. Także raczej musimy patrzeć na piłkarzy, którym gdzieś tam się kończą kontrakty i patrzymy na ten rynek, bo to jest część jak gdyby całości, że rzeczywiście ci piłkarze, którzy się wyróżniają u nas, którzy mają doświadczenie w polskiej lidze, no to powinni się gdzieś tam znaleźć w Legii, jeżeli pasują również profilem, bo nie zapominajmy, że to nie jest tak, że się można być świetnym piłkarzem grającym w innej drużynie, ale jeżeli ten profil czy sposób grania nie odpowiada temu, co chcemy grać my, no to wtedy nie ma sensu ściągania takiego zawodnika. Przykład Michała Masłowskiego przed laty chociażby.